Cześć, witam Was, z tej strony Dawid. Przyjechałem dzisiaj znowu na przyczepkę. Coś tu porobimy. No ale ostatnio przez tydzień mnie tu nie było, bo pogoda była jaka była. Trochę śniegu, trochę deszczu. Dość mocno wiało. No nie dysponuję, że tak powiem, na tyle dużym garażem, żeby wjechać sobie przyczepką, więc mamy taki prymitywny namiot. No i niestety troszkę nam tu podciekło. Musieliśmy w międzyczasie przyjechać, trochę dokleić. Kleiliśmy tu folię, tutaj trochę te deski od dołu tam wody dostały. Ale powierzchownie wyschnie, nic się nie będzie działo. Dzisiaj będę próbować tę ścianę robić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyczyścimy do końca, zdejmiemy te przednie profile. Odbudujemy to. Będziemy widzieć, co dalej, jak czas pozwoli. Tutaj z tej strony ściana, która była zrobiona, trzyma się sztywno. Wszystko się utwardziło, posklejało. Jest elegancko. Z tej ściany jestem zadowolony. Zobaczymy teraz, jak wyjdzie druga. Tutaj na tej ścianie postanowiłem rozebrać dotąd. Na równo, tak jak tutaj była ta sklejka łączona, tu ją utniemy i tu połączymy jedną sklejkę. Ona tutaj się fajnie łączy, tak akurat na równo, prawie z uszczelką. Nie trzeba będzie uszczelki chyba ściągnąć, no, przynajmniej na razie, po tym do malowania to wiadomo. Także tą do końca wytargamy. Tutaj to zostawiam, tu jest czarne, ale jest twarde. Tu jeszcze kawałek chyba też trzeba będzie, na pewno trzeba będzie. Rozbierzemy, zobaczymy, jak to tam wygląda w głąb. Na pewno ten profil idzie do wymiany, ten przód idzie do wymiany, tutaj ta deska też co najmniej dotąd. I będziemy rozbierać, będziemy widzieć, jak to dalej wygląda i jak to, co z tym się dzieje. Zmontowałem tutaj trochę tą szafkę. Postanowiłem, że zanim ściągnę tutaj ten front, to z tej strony założę front. Aby za chwilę się nie okazało, że mi tutaj cały ten dach spadnie na głowę. Spróbujemy zakładać. Tak jak tutaj widzieliście wcześniej, to było z szywkami od dachu tak kierowane. Teraz zastosowałem takie łączniki meblowe, kątowe. I niby przykręcę to do dachu. Jeszcze oczywiście na krawędź pójdzie klej. Więc mam nadzieję, że będzie się to jakoś sensownie, fajnie trzymać. No i front wisi. Co prawda miałem małe problemy, bo tu odtąd dotąd sufit się nie chciał dociągnąć. Uzupełniłem klejem. Potem się zeszlifuje i tak będzie front malowany, więc nie będzie tego widać. Będzie po prostu płaska płaszczyzna bez szpar. Z drugiej strony na te łączniki takie meblowe podeciągane do sufitu front nie spadnie, można kleić drugą stronę, ściągać drugą stronę. Szafka zdemontowana, trochę lepiej to wygląda niż z tamtej strony wyglądało, no ale i tak trzeba będzie podkleić czymś. Podkleimy. Tym razem sukces. Szafka nie pękła. Tak jak tutaj, tam i tu pękła wcześniej. No ale jest sklejona. Będzie zaszpachlowany, zamalowany, będzie się trzymać. Dobra, bierzemy się, wycinamy tu po całej linii i naprawiamy ten róg.
No i słuchajcie, wyczyściłem tu i teraz się zastanawiam, bo to, o ile jest czarne, o tyle jest dość twarde. Tu tak samo, ta na dole jest twarda, no ta tak na dobrą sprawę też jest twarda. Tu dopiero ta jest taka popruchniała do wymiany. Ale te cztery zostawiam chyba. One są dość fajne, twarde, ja sobie to zeszlifuję. Ten nalot taki czarny. Zeszlifuję to, żeby wyszło. Zobaczymy, jak głęboko to weszło. Ale jeżeli to nie jest głęboko, to ja to zostawię. Tego styropianu też nie będę odklejał, bo on się dobrze trzymie do blachy. Więc tylko tu z tej strony po prostu pianoklejem ją uzupełnię, że tak powiem. Żeby się wypełniła ta przestrzeń. Przykleimy sklejkę i to będzie działać. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i mam tutaj już wyczyszczone wszystko. Tutaj ściągnięty ten przedni kątownik. Za chwilę będziemy go uzupełniać. Tutaj wyciąłem w linii prostej. Dociągniemy go aż dotąd. Tutaj sam ten róg był taki trochę podpruchniały. Tu jeszcze trochę, ale to będzie się trzymać. Tutaj wyciągnąłem sobie ten róg. Tutaj też są czarne, ale twarde. Twarde, suche. Zeszlifujemy i będzie ok. Tu wstawimy, tak jak z tamtej strony, taki dodatkowy jeszcze, żeby ten profil do niego złapać. No i tu, tak jak mówiłem, spróbujemy pianoklejem to wypełnić, żeby nie wymieniać tego styropianu. On jest fajny, trzymie się mocno, także robimy dalej. No i mamy to. Kątownik przedni wsadzony. Tamten kawałek dołożony. Wycięty już na kształt tutaj blachy. Tutaj też to ładnie siadło. Połączone oczywiście na mamuta. Drewno z drewnem na klej do drewna. Tam tak samo mamut i klej do drewna. Jak widzicie, poczyniłem nową inwestycję. Zaciski se kupiłem. No i dobra, ściana wklejona, ja już muszę lecieć, także nie zdążyłem tą góry wkleić, już mniej więcej formatkę mam wyciętą, ale to może dzisiaj jeszcze mi się uda przyjechać, jak nie, to nie wiem, może jutro, może w sobotę. Także dzięki za oglądanie, jak wam się podobało, no to zostawcie lajka, jakbyście chcieli, ktoś by chciał dalej wiedzieć, co się będzie działo w tej przyczepie, to zostawcie suba, dostaniecie tam powiadomienia potem, jak wrzucę jakiś następny film. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.